Spotkanie pucharowe z Piastem w Strzelce Opolskie miało nie tylko dać awans Odrze. Wodzisławiu chcieli zrobić to z jak najmniejszą utratą sił, bo przed naszą drużyną ważne spotkania o utrzymanie w trzeciej lidze. My nie chcieliśmy tutaj jakiegokolwiek w sensie takim, żebyśmy przede wszystkim tutaj stracili mnóstwo sił. Chcieliśmy pograć w piłkę, nie narzucaliśmy jakiegoś wielkiego tempa. Zresztą przeciwnik się przez cały mecz bronił, byliśmy w posiadaniu piłki, chodziło nam o to. I głównym celem dzisiaj tego meczu, oczywiście oprócz tego, że doszliśmy już tak daleko i nie chcieliśmy go przegrać, to było to, żeby tacy zawodnicy jak Paweł, jak Kan, poczuli troszkę więcej piłki, swobody, gdzie wydaje mi się, że tego im brakowało. I rzeczywiście, szczególnie w drugiej połowie, i Paweł, i Kan zagrali naprawdę bardzo fajny mecz. Zresztą wszyscy, bo muszę pochwalić tu Zygułę, muszę pochwalić Cichego. Naprawdę wszyscy, którzy grali bardzo dobrze. Mimo tego, że wiemy, że są zmęczeni, uważam, że ten mecz był dla nich bardzo potrzebny. Bo mówię też tak, że to jest jakaś tam forma treningu i w treningu nie ma takich możliwości jak w meczu, żeby się zmierzyć z przeciwnikiem, żeby próbować indywidualnych akcji, żeby robić przewagę, a Paweł gdzieś to zatracił. Kan gdzieś tego też nie czuł i to była główna kwestia tego meczu, to było to, co chcieliśmy, żeby oni zaczęli robić i końcówka to już ewidentnie właśnie popis tych dwóch ludzi. O tym meczu w Odrze postanowiono jednak zbyt długo nie myśleć. Niebiesko-czerwoni w tej chwili mają inne priorytety. Teraz się generalnie koncentrujemy na pojedynku ligowym. Wiemy, jaki nas czeka pojedynek, ale z drugiej strony wiemy, że Chruścice również rozgrywały dzisiaj swój mecz, też półfinałowy. Czyli myślę, że siły są wyrównane. My będziemy się chcieli jak najszybciej wylizać ze stłuczeń, z jakichś tam ran, jakie odnieśliśmy dzisiaj w tym meczu. Ma drobny uraz Staniek, nie wiadomo co z Pietrychą. Wiemy, że wypadł nam praktycznie Bańczyk, więc zespół tak pomału się wykrusza i nad tym się głównie skoncentrujemy teraz. Jutro jeszcze przeanalizujemy sobie nasz mecz z Odrą Opole. No i już pełną parą przygotowujemy się do pojedynku, bo myślę, że to już jest mecz, który będzie gwarantował utrzymanie. Nie chciałbym, żebyśmy zostawili sobie to na dwa ostatnie mecze i na pewno pojadąc do Chruścic, dzisiejsze zwycięstwo, to widać po chłopakach w szatni, jak oni znowu odżyli, bo przed meczem na pewno nie wyglądali optymistycznie. Nie było jakiejś tam euforii i tak dalej, koncentracja i to jest dobre. A po meczu jest na pewno radość, że udało się i niezależnie od tego, nawet gdybyśmy nie wygrali, gdybyśmy nie przeszli, uważam, że ten mecz bardzo dobrze rozegraliśmy i tu by się należały jak najbardziej chłopakom pochwały. Czyli można śmiało uznać, że ten dzisiejszy mecz był Odrze bardzo potrzebny, przede wszystkim ze względu na głowy zawodników. Tak, z punktu widzenia sportowego, tutaj aspektu psychologicznego, ten mecz na pewno podniósł morale chłopaków.